Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Organizacja Ochrony Osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu zapoznasz się z przykładami, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest obrona konieczna, jakie są jej granice i kiedy można mówić o stanie wyższej konieczności. Spójrz na zaprezentowany przykład: Czy Twoim zdaniem w tym wypadku mamy do czynienia z obroną konieczną? Obronę konieczną usprawiedliwia fakt, że jest ona działaniem w obronie prawa przeciwko bezprawiu. Jest legalna i usprawiedliwiona, gdy zostaną spełnione następujące warunki: bezpośredniość zamachu, jego bezprawność oraz współmierność do niebezpieczeństwa zamachu. W tym przykładzie doszło zatem do obrony koniecznej. Spójrz, w tej sytuacji granica obrony koniecznej została przekroczona. Stało się tak, ponieważ metody obrony były niewspółmierne do zagrożenia, a ponadto pracownik ochrony zareagował, gdy agresja ze strony mężczyzny ustała. Przekroczenie granic obrony koniecznej może polegać również na podjęciu przedwczesnych działań, na przykład gdy bezpośredni zamach jeszcze nie zaistniał lub gdy zamach już się zakończył. Oto przykład sytuacji, w której mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem. Działania sąsiada były podjęte w stanie wyższej konieczności. Ratując mieszkanie i budynek przed spaleniem, poświęcił dobro niższej wartości, jakim był w tym wypadku mir domowy, i mimo że wdarł się do cudzego mieszkania, nie popełnił przestępstwa i nie zostanie ukarany. Z zaprezentowanych przykładów można wyciągnąć następujące wnioski. Obrona konieczna skierowana jest przeciwko bezpośredniemu, bezprawnemu zamachowi na dobro chronione prawem. W stanie najwyższej konieczności działamy przeciwko niebezpieczeństwu, które grozi dobru chronionemu prawem. Obrona konieczna polega na odpieraniu zamachu, a stan wyższej konieczności na ratowaniu dobra z poświęceniem innego dobra. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.